Witam jeszcze raz serdecznie, Kaja Klimek, a ze mną autorzy filmu, który właśnie obejrzeliście, reżyser Filip Remunda, brawa. I Elżbieta Cerclowa, producentka filmu, zapraszam do mnie. Wiem, że rozumiecie to, co mówię, ale zaraz będziemy wszystko tłumaczyć. Dziękuję bardzo, cieszę się, że się spotykamy. Państwu przypominam, że to spotkanie jest przede wszystkim dla was. Ja zadam jakieś pytanie na rozgrzewkę, ale wierzę, że macie też swoje, także będzie szansa, żeby je zadać. Mogę już, tak? Przywilejem pierwszego pytania jest to, że jest pierwsze, więc trudno nie odnieść się tutaj do absolutnego klasyka klasyków. Na początku było, no właśnie co? Co było na początku waszego projektu? Czy to był pomysł wyprawy do Polski, czy wątpliwości głównego bohatera? Jak ten projekt się właściwie rozwijał i rodził? Jaka była jego, no właśnie, geneza? Dobry wieczór. Já bych chtěl na začátku poděkovat festivalu za to, že nás sem pozvali a že máme možnost, toto je jedno z úplně prvních uvedení našeho filmu a je v Polsku, což mě velmi těší. A na počátku bylo slovo, jako vždy, slovo našeho producenta a filmového vědce Zdeňka Holého, který nás oslovil s tím, zda bychom nechtěli natočit tento film. Dobry wieczór. Na początku chciałbym przede wszystkim podziękować za to, że mogliśmy zaprezentować ten film tutaj. Jest to jedno w ogóle z pierwszych, jeden z pierwszych pokazów w ogóle. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy pokazać ten film w Polsce. I odpowiadając na pytanie, na początku jak zawsze było słowo, to było słowo naszego producenta i filmoznawcy Zdeńka Holego, od którego to się wszystko zaczęło. Zdeněk nás oslovil s tím základním, čím jsme náš film i začali, že vedle sebe žijí Poláci a Češi a mluví skoro stejným jazykem, ale mají podobnou historii a i podobnou kulturu, ale přeci jenom je něco, co je výrazně odlišuje. To zaczęło się od tego, czym też otwieramy film w ogóle, że obok siebie żyją dwa narody, które mówią bardzo podobnym językiem, mają właściwie trochę też podobną historię, wiele tam jest tych podobieństw, ale przecież jest też ta jedna ogromna różnica. No a tak to całe zaczęło. Myśmy zaczęli zjeżdżować, jaka jest w Polsku sytuacja, jak katolická církev vlastně vaší zemi vládne a rozhodli jsme se prozkoumat tento fakt, zejména vzhledem k tomu, že u nás katolická církev nemá až zas tak výrazný vliv jako u vás, ale ten vliv pomalu vzrůstá, nebo oni by chtěli, aby vzrostl a my jsme vlastně chtěli zjistit, jak by to i u nás mohlo vypadat. I zaczęliśmy właściwie, próbując odpowiedzieć sobie na to pytanie, zaczęliśmy research i szybko się zorientowaliśmy też, do jakiego stopnia właściwie Kościół katolicki rządzi Polską. I to próbowaliśmy właściwie zbadać tym projektem. W Czechach tak nie jest. Kościół katolicki nie ma przynajmniej na razie takiego wpływu, ale ten projekt też robiliśmy dlatego, że on próbuje ten wpływ swój rozszerzyć i próbujemy jakoś też na to się wobec tego, do tego ustosunkować. Jako ukazać, jaki by to było, gdyby... I pokazać, jakie są skutki tego, jeśli właśnie Kościół katolicki taką władzę otrzyma. Co nas czeka, to mu rozumi te wszichni. Dziękuję bardzo. To dopytam zatem, bo film o polskim katolicyzmie można realizować prawdopodobnie na tyle sposobów, ile twórców by się zabrało za ten temat, ale tutaj jednak ta forma filmowa, to, że to jest wyprawa, że mamy głównego bohatera, że mamy jego ekipę filmową, to jest bardzo wszystko inkrustowane pomysłem, nazwijmy to tak. Więc chciałabym zapytać, jak właśnie od tego słowa cały ten projekt się rozwijał i jakie były też, i to jest pytanie też do Elżbiety, jakie były wyzwania produkcyjne, z którymi trzeba się było mierzyć, no bo domyślam się, że to, i też widzimy, że to nie był projekt, który by można było zrealizować tak. Dziękuję. My jsme nechtěli, aby z automobilu s nápisem Česká televize vystoupil erudovaný znalec Polska,
který by Čechům vysvětloval, jak to tady máte s vírou. A od začátku jsme chtěli, abyste si to užili i vy a viděli, jaký jsme my, kteří věříme v horoskopy a v různé jiné okultní sféry. Nie chcieliśmy przede wszystkim, żeby z busu czeskiej telewizji wyszedł gość, który naprawdę dobrze zna się na Polsce i który zacząłby po prostu wyjaśniać nam wszystkim, jak to tutaj wygląda. Chcieliśmy też, żeby Państwo dobrze mogli bawić się na tym filmie i zobaczyć, jak jacy i my jesteśmy, którzy wierzymy w horoskopy i różne inne ezoteryczne rzeczy. I tak. Takže ty postavy, které jsme vybrali, tak jsou skutečně autentičtí filmaři. Dobře je známe a víme, že jsou dobrými dokumentaristy, ale zároveň jsou velmi špatnými věřícími. Nevědí o víře takřka nic a to byla naše výchozí sytuacja. Więc te postaci, które widzą Państwo w filmie, to są prawdziwi filmowcy, których dosyć dobrze znamy. Dokumentaliści, o nich właśnie to też był jeden z kluczy wyboru, że wiemy, że są dobrymi dokumentalistami. I to są prawdziwe osoby, natomiast to, co też jest ich wspólną cechą, to, że nie są zbyt dobrzy, jeśli chodzi o wiarę, nie do końca orientują się, o co z tym chodzi. Tacy totalni amatorzy, jeśli chodzi o wiarę. Produkcyjne wyzwy? Tak já myslím, že pro nás byly těžké asi jenom dvě věci. První je dosehnat ty peníze a druhá vydržet spolu. A pak teda, když... Promiň, já nechám přijít. Ne, v pořádku. Myslím, že nejtrudnější byly dvě řeči. Najprv zdobyť peníze na ten projekt a potom ze sobou vytřímat. No a pak samozřejmě pro nás jako pro Čechy neznalý Polska, nebo některý z nás neznalý Polska, neznalý víry, tak asi pochopení toho národa, pochopení té mentality a pochopení některých věcí, kdy se s náma lidi nechtěli bavit, tak si myslím, že nechápeme doteďka a nějaký takovej lehký strach z toho se k některým tématům vyjadřovat asi nechápeme stále. Myślę, że potem ta kolejna trudność to było to, że my Czesi, którzy jakby nie do końca chyba do dziś rozumiemy, dlaczego o niektórych rzeczach trudno jest tu mówić, nie rozumiemy jakby i próbowaliśmy wniknąć w tę mentalność i jak najwięcej się o tym dowiedzieć, ale to rozumienie i próba tego zrozumienia, wydaje mi się, że do dzisiaj to nie do końca się udało. I jakby też zrozumienie tego, że właśnie w Polakach widać strach przed tym, żeby opowiadać o niektórych rzeczach. Że naprawdę widoczny jest lęk i my tego lęku w ogóle nie rozumiemy. Także nie mieliśmy nie jenom pieniądze, ale chybiel czas od czasu i salam. Nie mieliśmy nie tylko pieniędzy, ale od czasu do czasu brakowało nam też kiełbasy. A dokonce se děly takové zajímavé česko-polské jevy. V jedné situaci, to byl shodou okolností první natáčecí den, se rozbila kamera a polský zvukař zapíchl tu mikrofonní tyč do písku, čtyřmetrovou, klekl si k ní, sepěl ruce a my jsme mu řekli, co děláš? On se domodlil a přišel, řekl, já jsem se modlil, aby začala fungovat kamera a za minutu kamera jela. Więc podczas zdjęć wydarzały się również takie różne przedziwne polsko-czeskie zjawiska. Na przykład w pierwszego dnia zepsuła się kamera i w reakcji na to nasz polski dźwiękowiec wbił tyczkę w piasek, klęknął, pomodlił się, jakby klęknął, zaczął coś robić, a my zdziwieni spytaliśmy, co ty robisz? Ej, jakby co tu się dzieje? A on odpowiedział, modlę się, żeby zaczęła nam działać kamera i kiedy już wstał i przyszedł z powrotem, to ta kamera naprawdę zaczęła działać. A nebo jedna nasze produkční, taky polska, říkala, všude jsem s váma jela i do toho chrámu Matky Božské v Lichni, i tam jsem s váma jela. Ale nezlobte se, na exorcismus s váma nejedu, jsem liberálka, v Boha nevěřím, ale tohle je na mě moc.
jedna z naszych kierowniczek produkcji polskich powiedziała: hej, wszędzie z wami byłam, wszędzie z wami pojechałam, nawet do Lichenia, do Bazyliki którejś na Świętszej Marii Panny, nie wiem, przepraszam. Matki Boskiej. Nawet do Lichenia pojechałam i wszędzie, ale przepraszam, na egzorcyzm z wami nie pojadę. Jestem... Promożujemy. No, baterki. Ale na egzorcyzm nie pojadę, dlatego że nawet jeśli nie wierzę i jestem właściwie liberalna, to egzorcyzm to jest zbyt dużo, zbyt wiele. Widzisz, także pro Polaki to se zdane mit pointu. No, przełożyła lasem. No, ja teraz jako tłumaczka dodaję tylko, że nie zareagowali państwo na to, że dla kierowniczki produkcji to było zbyt wiele jechać na egzorcyzm, więc chyba nie rozumiecie puenty tej historii. Ale myślę, że siły wyższe jednak tu dotarły, bo jeden mikrofon przestał działać, także teraz będziemy musieli operować tym jednym. Nie wiem, co do zauważania rzeczy, Czech podpowiadający Polsce na temat tego, jakie sanktuarium jest w Licheniu, bardzo to było naprawdę wspaniałe. Cieszę się, że jestem świadkinią tej sytuacji. Ale kolejne mam pytanie, bo i zaraz po tym pytaniu już państwa pytania, żeby nie zagarniać tutaj za dużo czasu, bo ten film to też różni ludzie, których spotykacie po drodze. Ludzie, z którymi rozmawiacie, potem okazuje się, że jednak oni nie mogą się pojawić w tym filmie, więc mamy to wymazywanie. Ja chciałam zapytać, bo przed seansem czytałam też tą długą listę osób, które były zaangażowane w research tego filmu, więc chciałabym wiedzieć, jak w trakcie tej podróży powstawały te wywiady, spotkania z różnymi bohaterami zaangażowanymi w religijność w Polsce w różnych aspektach, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy wątek. I potem będę miała takie króciutkie pytanie co do jednej z tych osób, która mnie bardzo zainteresowała też jako Wickę i później przekażę mikrofon państwu. No tak, my jsme se na začátku vrhli do studia a na papíře vznikl takový první scénář a my jsme věděli, že to nemůžeme dělat od stolu a zároveň, že nemůžeme sjezdit celé Polsko a všechno to sami najít a ty postavy, tak jsme poprosili, protože známe polské filmaře o pomoc místní kolegy, dokumentaristy a ti nám potom pomáhali hledat postavy filmu. Na początku usiedliśmy właściwie w studio i próbowaliśmy nakreślić taki wstępny scenariusz tego filmu. Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę, że ten film nie może powstać przy stole, a jednocześnie też, że mamy ograniczenia i nie przejedziemy całej Polski w poszukiwaniu bohaterów, więc wykorzystaliśmy to, że znamy polskich filmowców kilku i to nasi koledzy właściwie po fachu i poprosiliśmy ich o pomoc w tym researchu. No ale niekolik scen jsme našli sami, protože my jsme věděli, že ve filmu nesmí chybět pouť do Częstochowy, protože to byl už v době Československa fenomén. A někteří Češi sem spolu s vámi jezdili a dotýkali se během té pouti svobody. Takže já jsem přijel do Częstochowy s takovými pozitivními předsudky, že tam uvidím něco, co bude tak krásné, až mě to porazí. Ale niektóre sceny wymyśliliśmy sami, na przykład to, że od początku wiedzieliśmy, że w takim filmie nie może zabraknąć pielgrzymki do Częstochowy. Ta pielgrzymka była fenomenem już jeszcze w Czechosłowacji, również Czesi przyjeżdżali wybrać się właśnie w pielgrzymkę po wolność, na pielgrzymkę po wolność i jakoś jak ja jechałem do tej Częstochowy, to miałem wrażenie takie... jakiś taki pozytywny stereotyp w mojej głowie, że zastanie mnie tam coś niesamowicie wspaniałego, co mnie totalnie zachwyci i zafascynuje. No a zjistiliśmy, że się tam hodnie śpiewa a mezi těmi zpěvy jsme uslyšeli hymnus té skupiny narkomanů, o které se říká, že to je skupina sice malá, ale velmi hlasitá.
A když jsme potom se chystali točit, tak jsme tu skupinu dohledali a skutečně naivně jsme měli radost, že jsme našli konečně skupinu nebo skupinu lidí, kterým víra pomáhá zbavit se zlého, zbavit se závislostí. A dva dny jsme skutečně točili s velkou radostí, že konečně jsme na to kápli. I na tej pielgrzymce w Częstochowie pierwsze wrażenie, które mieliśmy, to to, że tam się naprawdę dużo śpiewa. I między tymi wszystkimi pieśniami usłyszy... Kolana, tancują kolana. Dobrze. I między tymi wszystkimi pieśniami jakoś tak usłyszeliśmy hymn stowarzyszenia, tej grupy właściwie narkomanów, która też na tę pielgrzymkę się wybrała. I jakby zapamiętaliśmy, jak się nazywają, i kiedy już naprawdę przyjechaliśmy tam na zdjęcia, chcieliśmy z tą grupą te zdjęcia zrealizować, i naprawdę tak się działo. Przez dwa dni filmowaliśmy ich, mieliśmy wrażenie, że w końcu udało nam się znaleźć jakichś ludzi, prawdziwych ludzi, którym wiara pomogła wydostać się z uzależnienia i zmieniła ich życia, i naprawdę ze szczerą radością te zdjęcia przez te dwa dni realizowaliśmy. A nasze polskie rekerszystki si zaczęli w Google hledat jméno naszego kněze a zjistili, że ma dwuletý flaster za seksualne obciążowanie praktykantech toho stowarzyszenia. No a w tym czasie nasze polskie researcherki po prostu wklepały do Google'a nazwisko księdza, który dowodzi tą grupą, i przyniosły nam tę wiadomość o tym, że został skazany na 2 lata za molestowanie asystentek w tym stowarzyszeniu. A tak jsme se stali hady. No i w ten sposób staliśmy się wężami. Neprawomocnie. W czasach kiedy skręciliśmy film, to było nieprawomocnie. Że to było, że to było, że to było nieprawomocnie, ty już wiesz, że to jest. Od 19 roku jest to prawomocne. Od roku 2019 jest już to wyrok prawomocny. Z tego, co słyszę, co mówi Elżbieta, to na 5 lat. Víte, w tom Google jsme se dočetli, že častoval ty holky třeba tím, hele, co si o sobě myslíš, že se mnou nechceš bejt, teď tvůj zadek neprodáš na nádraží ani za 2 zlotý. Nebo mu nějaký pán měl říct, že je mu tak špatně, že se asi oběsí, a on mu řekl, tak běž do lesa, mě s tím neotravuje, a pán šel a oběsil se. Takže jako v téhle situaci jsme točili tu scénu, kdy jsme se to právě dozvěděli. No, na příklad nawet v Google, vlastně v jakýmž artikule, byly takie świadectwa właściwie o tym, że ten ksiądz na przykład był w stanie powiedzieć jakiejś kobiecie, że hej, jak to nie chcesz ze mną być, kiedy nie sprzedasz swojej dupy nawet na dworcu za 2 złote, że ona nic nie jest warta. Albo mówił, jakiś pan przyszedł do niego zwierzyć się, że przechodzi coś bardzo trudnego i nie poradzi sobie i chce się powiesić, a ten ksiądz mu odpowiedział, no to idź, proszę bardzo, droga wolna, nie mam dla ciebie czasu. I w tej sytuacji właśnie kręciliśmy tę scenę, którą widzicie państwo w filmie. Ja mówiłam do pana, żeby było słychać, bo to się nagrywa, więc to tylko o to chodziło, nie, nic nie szkodzi. Dopytam tylko o to, bo nie powiedziałam, o którą postać mi chodziło konkretnie, i już oddaję państwu głos. Chodziło mi o organistę z Lichenia, bo ta postać zwróciła bardzo mocno moją uwagę, a jednocześnie jest postacią z tego filmu wymazaną. Więc gdybyście mogli opowiedzieć coś właśnie o tych ludziach, którzy rozmawiali z zespołem tworzącym ten film, a jednak w filmie się nie znaleźli w takim stuprocentowym sensie. Tak já si myslím, že tady na tohle to jsou vlastně různý pohledy. Asi máme v Čechách a v Polsku jiný zákony, kdy v Čechách bychom některé ty postavy nemuseli mít rozmazaný. Tady na některý z nich nemáme práva, takže rozmazaný máme. Elżbieta zaczęła, więc uważam, że na to jakby mogą istnieć dwie różne odpowiedzi.
wygląda na to, że w Czechach i w Polsce różnią się prawa dotyczące używania, wykorzystywania wizerunków i niektóre z tych osób, które w Polsce muszą być rozmazane i wyretuszowane, w Czechach nie musiałyby być. I dlatego taką wersję filmu Państwo widzieliście. Vy jste říkala, že ten pán vás zaujal, tak mě zaujal taky, zejména tím, že říkal, že už vidí Boha vlastně, že už je v takové fázi rozvoje, že vidí Boha úplně všude. Mówiłaś, że zafascynował cię pan, który, pan organista i mnie zdecydowanie również, właśnie dlatego, że już jest na tym etapie, że mówił, że widzi Boga wszędzie. A ani nie musiał jeździć do żadnej buddhistycznej świątyni. I nawet nie musi jeździć w tym celu do żadnej świątyni buddyjskiej. Coś w czasach korony jest docela dobry. No, w czasach korony przydaje się. Tak jest. Dobrze, drodzy Państwo, czy są pytania, bo poprosimy tutaj, mogę Cię prosić, żebyś podała mikrofon i bardzo proszę nie ściągać maseczek do ten, wiadomo, i mówić do mikrofonu, żeby się nagrywało. Dzięki. Chciałabym podziękować za film, bo był bardzo poruszający. Były tam bardzo mocne sceny. Natomiast mam takie pytanie dotyczące generalnie analizy religijności. To znaczy każda religia, wiadomo, że ma swój poziom ezoteryczny, czyli swoje święte księgi, swoich mistyków, no i poziom masowy, ludowy, który czasem wygląda bardzo kiczowato. Tutaj na tym filmie, oprócz oczywiście bardzo bulwersujących spraw związanych z molestowaniami, z grzechami ludzi Kościoła, była też pokazana taka przaśność i kicz polskiego katolicyzmu. Ale chciałam zapytać, czy to trochę nie jest tak, że właściwie każda religia posiada właśnie swoją wersję ezoteryczną i swoją wersję disco-polowo-ludową. Na przykład buddyści mają różne czasem jarmarczne naprawdę przedstawienia Buddy, czy Żydzi, którzy, zwłaszcza Hasydzi, którzy na swoich festiwalach mają muzykę, która bardzo przypomina disco-polo, jest naprawdę koszmarna, ale wszystko to razem jakby jest pewnym naturalnym wytworem takiego poziomu religijności masowego, który w sposób naturalny współistnieje obok tego głębokiego, ezoterycznego. I czy to czasem nie jest tak, że katolicyzm pod tym względem nie różni się od żadnej innej religii? Dziękuję bardzo. Ja wam taky dziękuję za tę otázku. Przede wszystkim bym chciał říct, że náš film není analýza víry. Náš film spíš berte jako takovou českou pilgrimku. Za prvé. Dziękuję bardzo za to pytanie. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nasz film nie jest analizą wiary. Jest to raczej taka czeska pielgrzymka. A pro mnie w tym filmu se podařilo vedle těch projevů, o kterých jste hovořila, víry, najít třeba i ten skutečně hluboký projev víry, který třeba já, nevím jak vy, vidím v tom knězi, který jako jediný byl vlastně ochoten s námi natočit tu zpověď, a přesto, že se potkal s ateistou, který byl oddán v Čechách v kostele, tak do nás vložil svoji důvěru a natočil s náma tu scénu, která na Karla tak silně zapůsobila, nebo bych tomu řadil i tu situaci s herci Teatru povšechného, kteří i mluví o tom, že sami jsou věřící a přesto ta provokativní hra pro ně je důležitá, tak to jsou pro mě takové momenty světla a skrz ně doufám, že se tam to, o čem jste hovořila, podařilo dostat. I jeśli jakby moim zdaniem w tym filmie obok właśnie tych wszystkich kiczowatych wydarzeń i tej powierzchownej warstwy, którą widzicie Państwo w filmie, udało się uchwycić też te głębsze przejawy wiary i dla mnie na przykład taką sceną, która to reprezentuje, jest scena z księdzem, który jako jedyny właściwie zgodził się zrealizować z nami tą scenę spowiedzi, która tak bardzo wpłynęła na Karla i mimo to, że Karel nie jest ochrzczony, on zaufał nam, ten ksiądz, i pozwolił nam na to, albo
drugą taką sceną, która właśnie dotyka tych głębszych przeżyć religijnych jest chociażby to, jak rozmawiamy z aktorami Teatru Powszechnego i wiemy i dowiadujemy się na przykład o tym, że również dlatego, że są wierzący, niektórzy z nich, to ten spektakl jakby mogą postrzegać zupełnie inaczej i to może otwierać właśnie dla nich przestrzeń i innych przemyśleń o wierze. Więc dla mnie takie sceny tam są. A ne všichni také s námi chtěli hovořit, to je taky třeba důležité brát v potaz. I nie wszyscy z nami chcieli rozmawiać, to musimy pamiętać o tym, jak oglądamy ten film, że nie wszyscy. Mieliśmy wielką chuć natoczyć příběh někoho, kdo odešel z kláštera, kde byl vychován a vzal si ženu a z věřícího člena řádu se stal filozof, ale bohužel tento příběh nám jsme nezískali povolení, aby jsme ho mohli natočit. Na przykład chcieliśmy zrealizować zdjęcia z bohaterem, który kiedyś był w seminarium duchownym i był wykształcony jako ksiądz, ale odszedł z klasztoru, ożenił się, stał się takim filozofem i niestety on odmówił nam na przykład pozwolenia na zdjęcia. Ale o ta aska była jeszcze o to, jestli prawie katolicztwi. Jo, není stejný jako v tom úplně, že prostě máš ty ezoterické jevy a ty to, že je stejný jako všechna jiná náboženství, jo? Celou dobu na to. No dobře, takže pro mě to nebyla odpověď. Počkej, tak to přelož, řekni, že to nebyla pro tebe odpověď. Dobře, to, więc já pytám o to, že moim zdaniem Filip nie odpowiedział na to, czy katolicyzm jest taki sam jak inne religie zupełnie, a Filip twierdzi, że odpowiadał na to cały czas. Ponieważ to jest niepowtarzalna okazja, jednak film bardzo fajny. Ja miałem okazję poznać z racji zawodowych i towarzyskich środowisko takiego pisma Fronda, które rzeczywiście jest prokościelne i bardzo ultrakonserwatywne. Natomiast w tym środowisku Czesi byli bardzo lubiani i podziwiani za to, że zrobili na przykład lustrację, że zupełnie inaczej przeprowadzili prywatyzację i kwestie wiary szły wtedy na bok. Jeśli chodzi o kwestie polityczne, wasz kraj był wzorem dla tego środowiska pod wieloma względami. No i jak bardzo egzotycznym krajem wydała wam się Polska w takim razie? Takie pytanie. Tak ty situace na stadionech pro nás byly exotické. Hraničily třeba pro mě osobně až s modlářstvím, nebo jsem si kladl otázku, zda jsem či nejsem v Severní Koreji. A zaujalo mě, že když jsem ty obrázky pouštěl svým kamarádům, filmařům z Polska, tak oni řekli, no a co to znám od dětství? Jakože vlastně je mezi náma jako tento kulturní rozdíl. Na przykład sceny na stadionie były dla mnie egzotyczne. Totalnie czułem się, jakbym był w jakimś takim kraju typu Korea Północna. I co było bardzo szokujące dla mnie, to to, że jak pokazywałem te sceny polskim znajomym filmowcom, to oni w ogóle jakby mówili, ale o co ci chodzi, przecież to jest normalny jakby normalny zjazd wierzących, nic się nie dzieje. Pro mě třeba byla ještě velmi zásadní ta absolutní obhajoba víry, kterou jsme často potkali, kdy vlastně ten model toho křesťanství, který tady je, tak často u těch lidí vlastně si obhájí úplně cokoliv, i ty věci, které vlastně jsou
podle nás, nebo asi i velmi objektivně špatně. To, co mnie zaskoczyło, to jakaś taka totalna i doprowadzona do granic wieczna stawanie w obronie wiary. Nieważne jakby jakie argumenty były po drugiej stronie, jakie pytania zadawaliśmy, niektórzy po prostu tak bardzo ślepo i bez względu na wszystko tej wiary bronili i dla nas to było zupełnie niezrozumiałe, nawet jeśli właśnie padały argumenty, które były racjonalne. No, já bych teda v Čechách rozhodně byl kritický k naší privatizaci a lustracím, jo. Ale za co jsem v Čechách velmi rád, je, že tam existuje odluka státu od církve. A to je něco, co jsem v Polsku zjistil, si musíme velmi silně hlídat a musíme zkrátka bojovat za občanskou společnost, protože je to důležité. Ja jeszcze dodam, że mi jako Czechowi, tutaj mówię jak Filip, że Filipowi jako Czechowi nie do końca podoba się sposób, w jaki przeprowadzono lustrację oraz sprywatyzowano różne podmioty. Natomiast to, co bardzo Filip docenia w swoim kraju, to to, że naprawdę istnieje bardzo oddzielna, że państwo jest oddzielne od Kościoła i myślę, że to Czesi, Filip mówi, że powinniśmy to docenić, że tak jest i że... A jaki był koniec? Że po tejto skušenosti z natáčením tohoto filmu přináším do Čech vzkaz, že si tą svobodu musíme hlídat. No, że właśnie po zdjęciach do tego filmu, tym bardziej wracając do Czech, mówię moim znajomym, że musimy naprawdę uważać na to, żeby te rzeczy były oddzielne, Kościół i państwo. Musimy niestety kończyć, bo zaraz następny seans, także bardzo mi przykro, ale niestety więcej pytań nie możemy przyjąć, ale wierzę, że to jest początek większej dyskusji, która będzie miała miejsce tak ogólnie między nami wszystkimi. Także bardzo Wam dziękuję za ten film i to spotkanie, a Państwa w spokojnym tempie zapraszam do opuszczenia sali. I dziękuję pięknie Karolinie. Jeszcze dziękujemy pięknie Karolinie, naszej wspaniałej tłumaczce, która również występuje w filmach, co jest jakby dodatkowym bonusem. Dzięki piękne.